Cześć piwowarzy, z tej strony Andrzej. Właśnie rozlewam piwko Northern Brown, które widzieliście jak robiłem z takiego kitu 2 tygodnie temu dokładnie. I chciałem wam coś pokazać, czego jeszcze nie widzieliście na żadnym moim filmie, na co nie zwróciłem uwagi, a co jest przy moim robieniu piwka bardzo istotne. Chodzi o jak najmniejszą ilość powietrza, która zostaje w szyjce butelki. To możecie zobaczyć na filmach, jak rozlewają piwo przemysłowo na przykład. Co robią? Jak piwo jest nalane do butelki, sobie zasuwa tą taśmą tam, to oni w ostatnim momencie przed założeniem kapsla i zaciśnięciem go wtryskują wrzątek, gorącą wodę, troszeczkę, to jest tam troszeczkę takie cyknięcie, po to, żeby wzburzyło się to piwo i żeby piana doszła aż do samego kapsla, do samej góry i wtedy zakładają kapsel na to. I w tym momencie nie ma powietrza w waszym piwie. To ja dokładnie robię metodą domową, ale nie używam żadnej gorącej wody, po prostu przy butelkowaniu, gdy wsypuję cukier, czekam do momentu, aż piana, w wyniku tego, że wsypałem cukier, piana rośnie w szyjce i zamykam w ostatnim momencie, gdy już jest praktycznie pod samym kapslem i wtedy zamykam. Zobaczcie, jak to wygląda. No to co? Buteleczka stoi, tak? Mamy buteleczkę. Ja zawsze używam, zobaczcie, ja używam po prostu sobie, robię to na szmatce z tego względu, że butelki się ślizgają i przy kapslowaniu, przy zamykaniu one się mogą czasem wam poślizgnąć. Mnie się to zdarzyło parę razy, nie mogę powiedzieć. Oczywiście się rozlało na podłodze, w ekstremalnych momentach czasem pękła i butelka. I żeby uniknąć tego poślizgu, kładę sobie szmatkę, na której się butelka nie ślizga i jest naprawdę wtedy stabilnie. No to co? Pokażę wam, o co tutaj chodzi z tym kapslowaniem w ten sposób. Wsypuję. Ja to z reguły sobie robię 2-3 butelki, sobie zasypuję i czekam, aż mi urośnie. Zobaczcie, pianka idzie w górę, idzie w górę, tak, w szyjce. I w tym momencie zakładam już kapsel. Zakładam kapsel, tak? Już prawie jest tutaj. Powietrza praktycznie już tam prawie nie ma, bo to jest już gaz z piwa. I kapsuluję. Zobaczcie. Jest praktycznie przy samej szyjce. I tam nie ma już prawie powietrza. Mieszamy i odstawiamy. To co? To była taka krótka porada dla was. Mam nadzieję, że bardzo przydatna. Moim zdaniem bardzo istotna, z tego względu, że w ten sposób pomagacie piwu przetrwać przynajmniej kolejny miesiąc na przykład, albo może i nawet dwa, jeśli tam nie ma powietrza i to piwko dłużej zachowuje po prostu swoją świeżość. Dlatego czasem przechowuję moje piwa pół roku i czasem więcej. I nic mi się nie dzieje. Po otwarciu butelki zawsze są do wypicia. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mi się piwo zepsuło. Pozdrawiam was cieplutko, trzymajcie się. Zapraszam jak zwykle do subskrypcji mojego kanału. Hej! Jak wam się film podobał? Cicho kocie. Jak wam się film podobał? Kliknijcie na lubię to, zostawcie jakiś komentarz, trzymajcie się. Hej.